Okej, witajcie, jestem Zreal, to jest pierwszy odcinek z nowej serii z Watch Dogs. Tak, najnowsza produkcja Ubisoftu, na którą czekał cały świat. Tak, zaczynamy nową grę. Tam było jakieś kontynuuj, no, gdyż różne dziwne rzeczy się działy, tyle wam mogę powiedzieć. No ale nie ma co nad tym siedzieć. Zaczynamy nową serię. Mam nadzieję, że pójdzie wszystko bez problemu, bo na razie do tej pory miałem parę takich mankamentów technicznych, które uniemożliwiły mi nagranie wcześniej doksów. Okay, I'm in the lobby of the Merlot. All right, let's do it. I'm hacking in. Look at that. Secrets and lies floating in a cloud of data. I just reach out, pluck it from the sky, and it's mine. It's ours. Stay focused. You got a nasty security system. How much we got? $100,000 in 30 seconds. God bless the rich and famous. We are the modern day magicians, siphoning bank accounts out of thin air. Can you hear yourself? I think someone else is hacking in. Let's take a peek. Let's not. Stick to the plan, Damien. Siphon the accounts and get out. Adventure, my boy. Have faith in your mentor. Something triggered that alarm. Let's find it. Shit. It's scanning the system. I'm almost there. I'm shutting down now. Don't you touch a thing. What the hell is that? We need to abort. We are not done. Help me! Damien, it's over. I'm disconnected. Maurice. Yeah? You're on. One of our contractors ran a search for the hackers in the Merlot job. You're assigned Aiden Pierce. Take him out. Hit the family if you need to. This guy's hacking days are done. Hit the family? Not a problem? Nope. I'll scare him good. You'll never hear from him again. Believe me, man. Who gave the order? Come on, I told you. I don't know. You don't know. Hit the family? Not a problem. Nope. I'll scare him good. You'll never hear from him again. So what do you think, Maurice? Did you scare me? It was a job, man. I didn't know. Who was on the other end of the call? Give me a name. They never gave me a name! Yeah, I'll tell your name. Lena. Lena
Pierce. I didn't know about any kids, all right? That wasn't supposed to happen. I want you to think very carefully. Think. Look, man. Even if I knew a name, you couldn't get me talking. These guys... I heard stories, man, that like nothing you ever seen before. You gotta walk away from this, man. Some things you can't walk please, away from. Please! Who gave the order? Dum-dum. I spoke to them on the phone and they told me where to find you. Dobra. That's all I know, man. That's all I know. Było trochę ciszy. Było trochę kaczcenek. A name! Kill me, man! I boom. How's your memory now? On biegnie i my reagujemy. Ta gra na pewno minimalnie nie wygląda źle. No niestety jest na minimalnych, bo już i tak mam problemy z FPS-ami. Dobra, bawmy się. Hakuj. Weźmy sobie picie. Jest, mamy pićku, którego nie użyjemy. Dobra. Tu gdzieś coś może jeszcze być. Tu jest, o, leki. O, co to jest? Co to jest? O, składnik chemiczny. Tu hakujemy. Klucz systemowy, okej. Okay. A co w torebce? Pieniążki, dajesz! Hajsy zawsze są przydatne. Czy tu coś będzie? Aiden, znajdź mi coś. Nic nie znalazłeś, okej. Okay. Rodzimy, to jest w ogóle taki... Nie wiem... Kanciapa? Pod stadionem jakimś? Bejsbola pewnie, sądząc po piłkach, kijach. No, po krwi może niekoniecznie. Dobra. Idziemy tu. Dotrzyj. Docieramy. Yo, Maurice! Yo, what's shaking, motherfucker? Where the hell you been? What? He's talking to me. Ah! Ah! I leave you for 2 minutes. Give me my bullets. I tossed them. What? You said you'd kill them otherwise. I told you to hold on to them, Jordy. Where you been anyway? I had to make a call. And you get what you need from Maurice? Oh, you're kidding me. Let's clean this mess up. Stop admiring your work. Hey, that's cute and all, but I'm disappointed, Pierce. I mean, you failed to spot the nasty inter-gang drama I'm creating here. I don't like loose ends. Let's get him out of here. No, too late. Bottom of the eighth. Chicago's ahead. Game's almost over. We are out of time. Nice shot. Huh. Come on, you're not just a little interested in my phone call. All right, fine. Tell me about your phone call. Glad you asked. Okay, we got a bunch of dead bodies, right? We got 40,000 people above us. We need a distraction. I called the cops. You did? Oh, yeah. True story. So, cops arrive, and Maurice's little band of brothers arrive, and pow, 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 pow. Jordy, tell me you're joking. No, I called them, too. Look, we get a messy altercation at the end of the game. You and I slip away undetected. They'll appreciate the plan tomorrow. Great. Punctual cops. I handle these guys. You grab Maurice, get him out of here. Maurice, what do I look like, a chauffeur? He's the shooter. I'm not through with him yet. Okay. No. Dick. Daj mi grać, daj mi grać, bo chcę coś sprawdzić. Chicago Police! If there's anybody in here, identify yourself. Idziemy tu. Wow. Okay. Dobra, ale czy ja tu gdzieś dojdę? Definitely a viceroy. Here's the weapon, gunshot wounds. Okay. Już widać, że gra... Nie jest bardzo liniowe. Skoro pozwoliło nam iść inną drogą niż ustawiło nam kamerę, to naprawdę coś już znaczy. Dobra. Tu. We're watching an epic confrontation between two rivals here today, and this game couldn't be any closer. Tak.
Profiler! Tu jest kamer dostępna. No i patrzcie, to jest magia, tak? Jesteśmy kamerką teraz. Widzimy siebie. No, spoko. Ale kupujemy następną kamerę. Jesteśmy inną kamerą. Teraz. Uwaga. No tak, bo ten fragment już akurat przechodził. Kupujemy następną kamerę. I dzięki zakowaniu kolejnej kamery otwieramy sobie drzwi. To jest po prostu WoW. Ta gra jest tak dopracowana pod każdym względem praktycznie. No jak do tej pory. Dobra. Elektronika. Jak się to kółeczko, o, tabem się otwierało kółeczko, tylko teraz, o, udało mi się nawet zamierzyć. Dobra. G. Nowa biczek. Rzucamy go gdzieś tam. Tamtą stronkę. Hopsa. Odpalamy. Tu. Tu nic. I na górę. A ich tu nie ma już, okej. Okay. Bo ich tu nie było nigdy. No dotarłem. Dobra. Bardzo fajne są te informacje o wszystkim. Dookoła. Dobra, gdzieś tu. O, kujemy. Co mi dałeś? Pieniążki. Słabo. Yo, Didi, calm down, all right? Don't give him nothing to make a use. Dobra. Something tells me if we run you shit stains through the system, we'll come up with plenty we can. Wychodzimy stąd. Bankomat. Użyj bankomatu, aby wpłacić pieniążki. Bo wypłać. Nie no, wypłacić. Nie chciałbym nosić tyle pieniędzy przy sobie. Bad boy. Police are about to lock this whole place down. I'm stuck unless we create a major distraction. I want to cut the power and slip past them. To the whole stadium? I thought you wanted to keep the vigilante out of the news. Everything's connected to the CTOS with a serious firewall. Right now, I need to get out of the stadium. Can you find me the nearest access point? In the next room. But you'll need to find someone with security clearance. Security guard should have access. All these cops, there's gotta be one around. Tak szukałem przez chwilę, gdzie on ma jakąś słuchawkę. Yeah, I am. You got an evacuation plan, right? Of course we do. Good, we need to get moving on it. We're not gonna evacuate 40,000 people so we can play cowboys and Indians. But you got an isolated incident in the basement, we can close the basement, I got no problem with that. This whole place is about to fill up with Chicago PD. Dobra, mamy kod dostępu. I... to. Nie to. Jak przyjdzie to... A, dobra. Bo jeszcze jednej rzeczy nie zrobiłem. Którą jest tam zhakowanie. Tu i teraz tu hakujemy cały ten. Dobra. Teraz możemy sobie wysadzić całość prądu w okolicy. Nagle wszystko zgasło. I wybuchło. W ogóle. Dobra. Czekam, aż coś się podzieje. Tu wybuchy, oni są spokojni. A my przechodzimy. Opsa. Tu są schody. I biegniemy. Tu nic nie uruchomimy, no bo jesteśmy przy zaćmieniu. Tu nie mamy w ogóle prądu, żeby cokolwiek tutaj zdziałać, tak? Dobra. Zablokowane, ładnie, pięknie. I wychodzimy na ulicę. Where are you, Jordy? What? Gone. I'm allergic to cops. So is my race. But don't worry, I left you a present. Friend of a friend deals in pre-owned cars. Got a real beauty waiting for you in the garage across the street. Take it or leave it, I don't care. Gotta go. At a playoff game? Okej. Tu jacyś uciekają. A my wychodzimy. I idziemy do auta. O. Które stoi tam. O, mamy prąd.
biegniemy sobie, dojdziemy sobie do auta. Tu nie ma chyba przejścia w ogóle, ale... ale przejdziemy. Ta muzyka jest piękna. Dum. Dum, 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 dum. Wsiądź. I siedzimy w aucie. Kto by się spodziewał w ogóle? Dobra. Zdecydowanie mi się tutaj nie jeździ za dobrze. Szczególnie do tego, że nie mam dość FPS-ów. Dobra. Musimy stąd uciec po prostu, tak? Miasto jest naprawdę ogromne. Jak widzicie sami na tej mapce, to jest mały fragment, naprawdę niewielki fragment tego, co tu się... tego, co tu można spotkać. Właściwie tego, co tu można zwiedzić, o, w ten sposób. A, kolejna blokada. Tu. Nikogo nie chcę przejeżdżać, oczywiście. Ja jestem praworządnym człowiekiem. A, kurde, blokada. Pojedziemy w lewo. O, leś to. Trzeba wyjechać nam za szary obszar, który w tym momencie jest wszędzie dosłownie. Ciekawe, czy byłby w stanie się przebić przez blokadę. Okej. Okay. Tu? O, tam jest na przykład granica tego szarego obszaru i jedziemy tam. To jest czysta formalność już. Naprawdę ciężko jest dać się złapać. Znaczy, nie, inaczej, kurde. Nie tyle, co ciężko jest się dać złapać. Bo przy pościgu to naprawdę... to, przy pościgu to jest ciężkie, żeby ktoś złapał, ale... jeżeli trzeba się czaić przed policją, to tego wymaga... coś, to jest naprawdę ciężko. Bo oni są nam bardzo nieprzewidywalni. Ale tymczasem ujeżdżamy tu. I policja traci nami zainteresowanie właśnie teraz. Ucieczka udana. I jedziemy z powrotem. Mieliśmy radiowóz, który przed chwilą nas gonił. To niekoniecznie poszło tak, jak chciałem, żeby poszło, ale przynajmniej skoczymy. Wow. To było dobre. Jedziemy do naszej kryjówki. Podjechałem do kryjówki. Zobaczycie, właściwie będzie jeszcze chyba cutscenka. A ja skończę odcinek. Bo nie ma co go ciągnąć. Tak. Zdecydowałem, że przynajmniej ten pierwszy odcinek będzie taki, tak ustawiony, że skończymy w prologu, bo to jest prolog do całej gry, naprawdę. Czy prolog? Może nie do końca prolog. Ale to jest pierwszy taki etap, to jeszcze nie jest pierwszy akt. Akt dopiero się zacznie za chwilę. Trochę spoiluję, ale to już zapewne wiecie. A jak coś wiem, to lubię o tym mówić, bo... parkujemy gdzieś tak. A fajnie, bo trochę więcej FPS-ów mam. Więc nie ma źle. Próbuję coś, spróbuję później jeszcze jedną rzecz ogarnąć, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Ranny podczas polowania. Czego? Pogowania. Aha, czemu przeczytałem polowania, nie wiem. Co mi patrzysz na drzwi, co? Ja tu mieszkam. A different kind of person. It doesn't mean he doesn't love us. Jesteśmy w kryjówce.
pohakował. I trust our info in finding Maurice was correct. We've gained access to the CTUS back door while the police were being distracted by you. Since we both win in this, we'll share what we have. That back door allows you some access to the CTUS network. I'm still working on something bigger. Give me time. Dobra. Mamy jakieś tam zdolności, muszę to niestety porobić. To mamy odblokowane. Ja proponuję bramy i garaże. Bramy i garaże nie. Ach, ja nawet muszę, dobra. A bo to była jakby darmowa umiejętność, tak? Rozumiem. Co to sterowanie kolejką mnie to nie jara. Podnoszenie mostów. To może być fajne, ale czemu hakowanie? Bankomaty też można hakować. O, baterie sobie kupiłem. No. To na pewno. Machniemy sobie tutaj, trzeba już... A nie, tu jeszcze nie. Granat odłamkowy, to jest z elektroniki? Zagłuszenie, dobra, weźmiemy sobie może... Zagłuszenie. I jeszcze wjazdy jakieś. Otwarcie samochodu. Mamy dwa punkty zdolności w... No, widzicie. Akt pierwszy właściwie, a nie, to już jest akt pierwszy. To okej, okay, no to po misji może... Nie tyle co po misji. Zobaczmy sobie tylko to nagranie jeszcze. Dobra. Myślę, że jeszcze się położymy spać na szybkości. Czemu nie? Fajnie tam ma. Chciałbym mieszkać w hotelu i mieć tyle tych. Okay, you're the boss. We'll go to Pawnee. Smutne to było. Sick of remembering her that way. It's never a dream of her tiny face pressing the window when she knows I was coming over. Or that little wobbly dance she did. It's always the same nightmare. Dobra. Obudziliśmy się. I w tym momencie myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć odcinek. Restartuj misję. Jaką misję? Opuścić misję nie mogę, bo nie ma żadnej misji właśnie, dlatego też jej nie zrestartuję. Goddammit. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. No i trzymajcie się. Cześć!